163 tegorocznych maturzystów zdaje egzamin dojrzałości w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Józefa Wybickiego. W poniedziałek zmierzyli się z językiem polskim. We wtorek, punktualnie o 9:00, rozpoczął się obowiązkowy egzamin pisemny z matematyki. Tegoroczna matura, ta nowa formuła matury, wymaga zdania podstawowego języka polskiego, matematyki, języka obcego w formie pisemnej, języka obcego i języka polskiego ustnie, bez określania poziomów, oraz należy przystąpić do jednego egzaminu rozszerzonego. Ostatnie chwile przed wejściem na salę to duży stres dla abiturientów, ale udało nam się spytać o nastroje przed starciem z matematyką, która jak się okazuje nie wszystkim spędza sens powiek. No, uczęszczam do klasy matematyczno-fizycznej, więc to zobowiązuje. Myślę, że podstawa nie powinna nikomu sprawić problemu, tym bardziej, że w tym roku są również jeszcze bardziej obszerne karty wzorów, gdzie praktycznie możemy znaleźć wszystkie odpowiedzi. Natomiast na pewno osoby, które są jakby w innych dziedzinach wyspecjalizowane, mogą mieć z tym problemy. Co później? Co po maturze planujesz? Jakie studia? Szkoła Główna Handlowa, International Business. Aby zdać maturę, należy uzyskać 30% punktów. Część ustna dla absolwentów liceów to dwa egzaminy. Tu nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o język polski. Maturzyści nie przygotowują już prezentacji, ale odpowiadać będą na wylosowane pytania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Maturalny maraton potrwa do 29 maja. W przypadku niezdania jednego z egzaminów możliwa jest poprawka pod koniec sierpnia. Wszystkim maturzystom życzymy jednak powodzenia już w pierwszych terminach.